Yo, w kolejnym odcinku z turnieju. Dziś mamy Lumikowa i Nutpeta. Przywitajcie się, chłopcy. Dziękuję. I ciastek nawet jest. Komentator ważny. Ej, a możemy zrobić tak, że po prostu będzie S, T, A, R, T, a nie po prostu start? Dobra. Można, jeśli się boisz, dobry. Napisz na czacie po prostu. To my idziemy na Max 2, papa, chłopaczki. Ja już mogę? Dobra, robię tak jak na wejście. Będę oglądać Nutpeta, bo jest niebieski. Aha. Później Lumikowe. Trzeba powolutku. Pa, już się szykują. Pa, patrz. Pa, myślą, że coś jest... Opu! Jak szybko zaczął! A ile mała HP! Jaką reakcję ma? O! Wow, okej. Pierwsze dla Nutpeta. Ej, nawet się wynik zgadza, nie trzeba nawet zapisywać, jak pięknie. Dziękuję. Nie zabijają się przed pojedynkiem, jak inni. Tutaj chyba dobrze my gra z Scoutem, bo tutaj grał trochę Paero, to mu słabo poszło. Tutaj jest podskoczył ładnie, cenuszki połamał. Szymon zniszczony. Ten, kto drobny wygra ten pojedynek, ma gwarantowane trzecie miejsce. A ten, kto przegra, to ma gwarantowane... Nie, ten, kto przegra, to nic nie ma jeszcze gwarantowane. Ma. Gwarantowano ma walkę z Elitą na pewno. Tak. Bo Elita przychodzi dalej, bo Adrian cipiał i się wycofał z turnieju. Elit i Adrian mieli legendarną walkę. Tak legendarną, że nie będzie na YouTube. Nie wrzucam. Tutaj tak się Elitę wyśmiał w tej walce, że on nie chciał, żeby to wbijać na YouTube'a. Nie chciał pokazać swoich sekretnych abilitek. Powiedział, że zatrzymuje na finał. Bo Adrian był tak ciężkim przeciwnikiem. Adrian oddał mu wina pod koniec, bo szkoda mu go była. Okazuje się, że jednak Adrian ma 10 tysięcy godzin w tej grze. Na drugim koncie, jako siostry. I która ma 5 lat. Grała od urodzenia. Spokojna walka. To jest chyba taka jedna ze spokojniejszych walk w pierwszej rundzie. Chociaż jak się Lumikowa wpala tym Rocket Jumpami, to szybko idzie. No. Jeden z niewielu biotynków, gdzie nie ma Pyro. No, rzadko jest, że nie ma Pyro. Tam Matrabit kontra Elite. Chyba nie było Pyro też? No, chyba też nie było. Był też żołnierz i scout, a potem był scout kontra scout, no. Koniec! A nie zwróciłem uwagi już. A no, a ja też. Zmiana map i klas. O, już rozkręca! Jest gotów. Ale tym razem chociaż budynek jest... Nie ma chipshotów. Zaraz, za 20 sekund będzie te. Bo mam cooldown 18 sekund. O jest. Ja mogę to napisać. Poczekaj. Ty. O, to twoje ty. Dobra. To. Tak jak będzie moje, bo miałem cooldown. O, ty. Dzięki. To Polska, problemy techniczne. Polstar, panowie, jeszcze raz trzeba. Tutaj mi się wydaje, że mu to wyszło dobrze, jak walczył z Neumanem, ale tu trochę nie farta ma, bo otwarta mapa jest. Neumanowi będzie o wiele łatwiej przez budynki strzelać te bomby. Ale nie idzie mu to źle jakoś Neumanowi. Ktoś tam se trafia. O, pięknie. Jak to już mówiłem, gruby to gruby. Może się uda nawet dojść do trzeciej rundy. No ma dwa kile już. Trzeci. Ważne, żeby nie umarł. Jak trzyma środek, to jest dobrze. O, tutaj! Ale zmarnował szansę Lumikowa? Nie, zmarnował szansę. Trzy razy jakby trafił, to... No, chyba będziesz... Może do zerego porobi? Czyżby? Niestety. Wyśmiał go! Emotka śmiechu.
No to teraz, no bo jak nie wygrasz, to... Baj, teraz Lumików Rokiki... No niestety... Albo się tylko podał dołem odkup. Nie raczy się jak metyk. Ty chyba koniec? Tak, koniec. Pięknie, do zera go tu porobił, koniec. Napiszę mi jeden, żeby nie myśleli, że coś... Dobrze, idź Nubetowi tutaj. Tak. Oprócz 3. Jeden, nie chcemy trójki. Ciekawe. A trójki nie może być tutaj nawet. Marek Pies, okej. Okay. Rzeczywiście to była jego mapa, rzeczywiście. To na 5. O, okej. Okay. Zero. Teraz ja... Nie ma teraz. Będziecie szykowali mnie znowu. Co ten debil wymyśli? Mamy pierwszy raz w turnieju Sniper kontra Sniper. W ogóle rzadko był Sniper. Tutaj Nubet dużo w CS-a gra, więc on może mieć dobrego aima. Tak. Rzeczywiście Sniperem, bo już go zadał dwa razy i chyba jest na hita nawet od Nubeta. Uszy. Pierwszy kill dla Nubeta. Czyżby, ej, to by była ciekawa walka jakby, czyżby. Bo widać, że Lumikov lubi grać żołnierzem, bo bardzo dobrze mu to szło. Mm. A tutaj jakby trochę... Miał niedociągnięcie do skilla w niektórych postaciach. Bez urażeń w ogóle, żeby nie było. O! Zaskoczenie od Lumikova. Co to było? Ma ładny headzik poszedł teraz. Aha. O, się schował. Musi teraz uważać, bo teraz Lumikov załaduje snajperkę. Więc jeśli go trafi nawet w ciało, to może go zabić od razu. Tak, właśnie. To no, szansę to trochę, bo nie widział go nawet. Dawaj, nie będę. Tutaj go nie trafi teraz. Tutaj musi omijać nieźle. Bo jak się snajper naładuje do końca tą swoją snajperką, to i w ciało trafi i go zabije od razu, one shotem. Będzie 2-2? 2-2. Jest ser, chyba będziemy znowu robić remisy, jak zawsze. Najbardziej wyrównany mecz w historii tego turnieju. Tutaj było blisko, było blisko. Kto wygra? Koleś, który czyta Biblię, czy koleś, który czyta Koran? To jest pytanie. O tu! Tu ładuje się, dobra. No scope z Fortnite'a. Było trochę stanął Nubet w miejscu jakoś dziwnie, ale... W sumie widać na Nubeta, że ma jedno oko, więc może no. To pomaga w skillu. Fejmie. W Fortnite, jak ktoś słyszy dźwięk snajperki, to teraz się buduje. Tutaj go nieźle z body shopował. Wierzę w Nubeta, ale Lumikovi brakuje tylko jednego punkta. Tak. Więc wystarczy, że się naładuje ładnie i go trafi raz w ciało. Chyba, że teraz Nubet się odpali. O! No już na pewno za późno na zmianę klasy. Uuu, co nie, Nubet zrobił? Koniec. Lumikov wygrywa. Idziemy tam, Toni? Yes. Dzień dobry. Naprawdę bliski mecz był, naprawdę bliski. W trzeciej rundzie był bliski. No, kto wygrał? No, Lumikov. Tak. Tylko zauważyłem dwa problemy. Na następny raz zablokujcie czapki, które zmieniają... zabrońcie czapek, które są większe od głowy znacznie, które jakby powiększają mi okres, bo ja wtedy nie miałem bladego pojęcia, gdzie trafiać, jak próbowałem headshoty mierzyć. No, okej. Okay. I na heavy. Dobrze, zakodujemy. I naprawdę przykro mi się zrobiło, kurwa, jak... jak nie mogłem nic zrobić, bo heavy ciągle stał rozkręcony. No, ty... Taki, to akurat to mind game był, no. Po prostu. Ale wygrałeś. I tak. No ale blisko było, nie powiem. Tak. No. Musimy się pożegnać z Nubetem. Nie, jeszcze będzie za Elite walczyć. Tak. Nubet kontra Elite będzie następny. A Lumikov ma gwarantowane trzecie miejsce już w turnieju. Nawet gdyby wszystko przejebał teren. A co, tamten się wyłożył? Nie, bo tak w trapince będzie po prostu. Okej. Dobra, jeszcze coś chcecie powiedzieć? Nie. Okej. A
Także do zobaczenia do następnego epizodu. Yo! Pa, pa.